Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki nietypowy film, ponieważ chciałem Wam pokazać coś ciekawego. Mianowicie chciałem Wam pokazać taki tłok uszkodzony. Po tym jak po kolizji tłoka z głowicą, jak coś z dyfuzora wpadło do silnika, do cylindra, po prostu wróciło się, to jest silnika dwusuwowego. Wróciło się z silnika do cylindra, po prostu odlepiły się jakieś stare kawałki po uszkodzonym silniku, które tam się osadziły, wydmuchując silnik podczas pracy, wydmuchując te resztki. Po zrobieniu silnika to się wróciło, ponieważ silnik dostał mocy, dyfuzor zaczął pracować z pełną mocą. No i pokażę Wam to, jak to wygląda. Zobaczcie sobie tutaj. Zerknijcie na tą kamerę. Widzicie teraz, jak to wygląda. Zobaczcie, tłok uszkodzony dookoła. Za chwileczkę Wam go pokażę pod mikroskopem. Grubo się tutaj działo, jak widzicie, już tu potem gdzieś wpadło w kanał, po prostu w kanał płuczący, który tam przepompowuje tą mieszankę z dołu do góry, żeby spalić, no i po prostu narobiły się takie cyrki. A teraz Wam pokażę ten sam tłok pod mikroskopem, zobaczycie, jakie tutaj są zniszczenia, to jest nieprawdopodobne. Zobaczcie, ja teraz przechodzę pod mikroskop. Zerknijcie tylko. Mamy tutaj, tylko sobie muszę podgląd zrobić, zobaczcie. Powiem ostrość konkretną. Zobaczcie, ile tutaj jest odłamków, które uderzały w głowicę. Wbiły się w tłok. Są resztki koszyczka, łożyska jakiegoś tam, podejrzewam. Zobaczcie. Nie wiem, ile to jest razy powiększenie. No tutaj mi nie pisze na tym, na tej soczewce. Zobaczcie. Jakieś resztki tutaj. O, tutaj widać resztki łożyska igiełkowego. Tutaj jakaś część, która jeszcze luźna jest. Nie wiem, co to jest. Może by to spróbował wyciągnąć. Ale chyba nie wyjmiemy. Także działo się nieciekawie. Próbuję to wyjąć. Wiecie, trochę się męczę. Spróbuję to wyjąć. Zobaczymy, co to jest. Pod mikroskopem możemy troszeczkę więcej zobaczyć niż normalnie. Jakiś kawałek metalu, który się tam wbił. Widzicie? O, zobaczcie. I utknął w tym tłoku. Chciałbym, żeby to wypadło, chciałbym to po prostu... A. Zobaczcie, kawałek, podejrzewam, szpilki od łożyska, już się zrobiło to nawet kwadratowe. Zobaczcie, tak to wygląda. Zrobię kiedyś taki film, moi drodzy, o tym, jak wygląda tłok dotarty, a jak wygląda tłok niedotarty. Ten tłok, z tego co pamiętam, ma przyjechane 200 km. Ktoś twierdzi, że 500 km to jest dotarcie silnika. Zobaczcie, jak ten tłok wygląda tutaj. Jakichś zniszczeń tutaj to dokonało. Jakaś siła potężna była tego wszystkiego. Mamy pierścień. Zobaczymy, żeby tutaj ostrość była odpowiednia. O, zobaczcie, pierścień nowy. Przekosiło go całego. Tu mamy zamek. Znowu pierścień przekoszony. Zobaczcie. Tutaj kolejny zamek. Żwy. Cały wykrzywiony. Tutaj dopiero się działo. Zobaczcie. To weszło w kolizję po prostu z tym elementem, który wpadł tutaj w tą szparę. Siłą rzeczy musiał potem tędy wyjść. To na pewno, słuchajcie, nie jest miejsce po pierścieniu zabezpieczającym, ponieważ ja go wyjąłem. Tu normalnie się trzymał. Po prostu po tym, jak coś wpadło do cylindra i zaczął ten tłok uderzać w głowicę, rozpadło się łożysko sworznia. No i wtedy się zaczęła cała, jak widzicie, zabawa zniszczeń. Słuchajcie,
Ten dług mam przejechane, z tego co pamiętam, 200 km. Nie wiem, czy dobrze to że klient powiedział, ale zobaczcie. Jeszcze są widoczne rysy stoczenia tłoka. Słuchajcie, kiedy silnik jest dobrze dotarty, to tych rys już po toczeniu tłoka nie ma. Dlaczego? Ponieważ ten tłok się musi zetrzeć. Jeśli jest tutaj starte to na gładko, to znaczy, że silnik jest dotarty. No i wtedy możemy powiedzieć o dotarciu, bo jego średnica się wtedy zmniejsza. Tłok już nie będzie się, że tak powiem, zacierał w cylindrze przy przegrzaniu. Ciepło tu było, było grubo. Więc mówię od razu, że 500 km czy 1000 km to nie jest dotarcie silnika. Zobaczcie, to jest nowy tłok. Niedawno założony. Jak go zakładałem klientowi do silnika, ten silnik odesłałem i po jakimś czasie znowu coś się tam podziało. Tak, zobaczcie, tak to wygląda. Tak to wygląda. Jak widzicie, zniszczenia są strasznie, strasznie mocne. To jest wszystko rozwalone w tym tłoku. Także no, nieciekawie to wyglądało, prawda? Kurde. Postaram się więcej takich filmów robić z takim zbliżeniem pod mikroskopem, żeby można było zobaczyć, jak takie rzeczy wyglądają. Po kolizjach, po zniszczeniach, po zatarciach jakieś łożyska może spróbujemy rozebrać, zdemontować. Mam tu gdzieś takie łożysko jeszcze z jakiegoś układu kierowniczego z MP3, o którym chcę nagrać film. Chcę to pokazać pod mikroskopem. Moi drodzy, jak się podoba film, oczywiście łapka w górę. Jakiś taki może edukacyjny materiał, nie wiem jak to ocenić. Trudno mi powiedzieć, ale chciałem pokazać, to pokazałem. Jak to tu wyglądało? Pozdrawiam Was serdecznie.